To nie był żaden casting, oczywiście nie składałem żadnego CV, także to jest sprostowanie, to nie był żaden konkurs. Takie cudeńka nie składały. Ja nie musiałem startować w konkursie, my już tutaj z Michałem poznaliśmy się, no dobry, już prawie rok temu, no i zaczęliśmy się spotykać już tak bardziej, oczywiście na poważnie. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w kościele przed ołtarzem. Pod krzyżem, przepraszam, pod krzyżem. Pod krzyżem, ja wychodziłem ze salki katechetycznej. Tak. Ale jak to pod krzyżem? Uzienia. Uzienia, tak, na pokazie mody. A kiedy takie osoby jak my mogły być, że tak powiem, w kościele, tak. No to w takim razie skąd ty się znalazłeś na pokazie zienia? Wiesz co, ja z Maciejem jestem w stałej relacji, ponieważ z nim współpracuję. No i tak się znaleźliśmy Pomagałem, tak, także tak się spotkaliśmy na pokazie, wspólny szampan po pokazie i no tak jakoś... W podziemiach kościoła w katakumbach. Tak. Panowie, czy w takim razie będą teraz wspólne okładki na przykład? No miejmy nadzieję, że będą okładki. Czy będą wspólne okładki? No oczywiście, że będą wspólne okładki. Chociaż nie wiadomo, jak to w tym kraju jest z takimi związkami, to różnie bywa. Jednocześnie poszła fama o Jędrku Durzyńskim dzisiaj, ale z kobietą. I ja obserwuję po prostu, jak te dwa newsy sobie żyją swoim życiem. Jednocześnie, równocześnie, który jak sobie radzi i zupełnie inaczej jest to pokazywane, podawane. No i jeszcze teraz takie pytanie do ciebie, czy ty kiedyś już miałeś jakieś doświadczenie w show biznesie? Oczywiście cały czas pracuję twarzą, jestem modelem, także mam cały czas z tym do czynienia. Nie boję się aparatu, kamer, fleszy, także tutaj jestem już jak najbardziej obecny z tym wszystkim. No i wszystko oczywiście jest przede mną. Nie boisz się, ale właśnie wiesz, że zaraz się pojawią takie sugestie, że nie dość, że się nie boisz, to masz parcie na szkło. To znaczy nie mam żadnego parcia na szkło. Nieprawda, kłamstwo. Dobrze. Nieprawda. Zależy mi tylko i wyłącznie na związku, żeby go pielęgnować, a to, że gdzieś już w tym show biznesie sobie istnieje, to już jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Okej.